Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytanku na kolejny tydzień. Witam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, w słońcu, w księżycu i w ascendencie. Pamiętajcie jednak, że nagrywam czytanka horoskopowe w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tu ze swojego kosmogramu poszukiwać także informacji w innych planetach, oprócz tych trzech, które wymieniłam, czyli słońca, ascendentu czy księżyca. Możecie na przykład mieć bliźniaka, tak jak ja, w Jowiszu i tu wtedy szukam względem Jowisza informacji ważnych, prawda, co wnosi ten znak w tej planecie. Tak jest. Co jeszcze chcę powiedzieć? Pamiętajmy wszyscy, że jest to czytanko ogólne, więc wierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje. Zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Czyli musimy to uszanować wtedy wszyscy, prawda? Każdy niech bierze to, co tutaj czuje wartościowego i rezonującego. Ok. Wow! Wow, wow, wow! Dwa kielichy, kochani, jako coś powracającego, ewentualnie coś nowego. Ale temat ważny nam się pojawia jako karta diabła. No, bliźniacze płomienie, słuchajcie, ale to takie po całości bym powiedziała. W pełnej krasie. Oczywiście, że może być koziorożec dla kogoś, ale słuchajcie, tu nie możemy tego umniejszać. To jest wielkie arkanum i to jest karta diabła, a gdzieś tam łączy się to ze znakiem koziorożca, więc oj, będzie kuszenie tutaj dla bliźniąt. Dobra, weźmy wszystkie karty, żeby mieć pełny obraz sytuacji. W serduszku, w relacjach, w związkach, zobaczcie, tutaj trzeba na chłodno, obiektywnie spojrzeć na to, zobaczcie, on się odwraca od niego, tu widzicie, czyli tu trzeba dostrzec coś z szerszej perspektywy. Dobra, zobaczmy, co w głowie, decyzja, tak, tu trzeba podjąć decyzję, czy to mi się podoba, czy to jest dla mnie, czy to jest toksyczne, czy to jest piękne, prawda, tu każdy będzie dokonywał tej wyboru, każdy bliźniaczek, okej, moje bliźnięta. Cesarz, rada, tak, weź się w garść tutaj, zaplanuj, zwróć uwagę, przyjrzyj się, rozpoznaj tutaj w tym wszystkim prawdę, taką jaką jest. Słuchajcie, cesarz nigdy się nie zajmie jakimś czymś, dopóki nie prześwietli tego na siódmą stronę, transparentnie, prawda, na wskroś. Cesarz pyta, poszukuje, dowiaduje się, ma mądre głowy wokół siebie, podejmuje decyzję rozważnie, prawda, tak, aby wylądować w komfortowym miejscu, bo słuchajcie, życie po to jest na ziemi, żebyśmy poszukiwali tego komfortu, tego szczęścia w tym życiu, prawda? Czyli i tworzyli potem, współtworzyli to szczęście z innymi. Ale jeżeli ty postrzegasz jakąś relację jako toksyczną, jako trudną, no to czy to jest to szczęście, słuchajcie? No nie. O to chodzi, żeby się tu zastanowić, czym to szczęście dla ciebie jest i czy to, co tu przychodzi, nawet jeśli jest potężne przyciąganie, pociąganie, ale czy to nie jest tylko fizyczność? Czy tu jest ta głębia w tym, prawda? I tu będzie bliźniaczek myślał. Zobaczcie, obie, wszystkie te figury odwracają się od niego. On mówi, o, tu ci dam, zobacz, dam ci, coś ci dam, chcesz? Chodź, chodź, prawda? Takie kuszenie, słuchajcie. Kuszenie, będą kuszone bliźnięta. Będą kuszone bliźnięta w tym tygodniu. Muszę przyznać, że u mnie to się już tam gdzieś realizuje. Aż mi się śmiać chce teraz, powiem Wam. Tak, tak jest. No dobra, w tym obszarze, jak zawsze, musicie się odnaleźć, kochani, ze swoim życiem. Dla jednych z Was to się już zrealizowało. Dla drugiej grupy to teraz się dzieje, a dla trzeciej grupy to dopiero się stanie, więc zobaczmy. O, od razu wziąłam, ok. Karta księżyca, karta maga i karta ósemeczki pentakli. Aby zobaczyć prawdę, aby zobaczyć, czym to jest tak naprawdę, aby rozpocząć coś, jakiś nowy etap, w pełni z ogromną odpowiedzialnością, w pełni odpowiedzialnie, z koncentracją, to tutaj, słuchajcie, trzeba jakąś tajemnicę, jakąś niewiadomą, jakąś niewiedzę odszukać, odnaleźć, przejrzeć, tak czuję, bo mamy kartę maga, a to jest Merkury, a to jest komunikacja właściwa, czyli widzę wszystko, postrzegam wszystko, widzę to takim, jakim jest,
i dopiero coś zastanawiam się, czy to jest moje, czy nie moje, chcę z tym pracować, czy nie, prawda? Karta księżyca mówi o tej niewiedzy, o tych wątpliwościach, prawda? Czy masz tu gdzieś wątpliwości? Chcesz może coś zrobić, zacząć albo kontynuować, ale masz wątpliwości? Zwróć uwagę, przyjrzyj się. Pozwól sobie na takie właśnie przestudiowanie tego, bardzo dokładne. Zauważ to, zwróć uwagę, zaobserwuj. I pamiętaj, że to coś jest takim, jakim jest. I jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby zobaczyć tą prawdę w tym kimś, w tym czymś, pójdziesz do przodu. Jeżeli pozwolisz sobie na to, by uwierzyć w jakąś iluzję, to cię może zablokować energetycznie, tu kochany bliźniaczku mój. Także uwaga, duża uwaga tutaj. Ok, zobaczmy najpierw te dwie karty dodatkowe. Co tu mamy? Uprość swoje życie. Spraw, żeby twoje życie było dużo bardziej łatwiejsze dla ciebie jakby poprzez uproszczenie pewnych spraw, rzeczy, zachowań, relacji, związków. To, na co reagujesz, to, na co sobie pozwalasz, to, co masz w swoim życiu, a to, co chcesz wyrzucić z niego albo przynajmniej odsunąć, prawda? Czyli takie sprzątanie, bym powiedziała. I to sprzątanie twojego życia sprawi, że poczujesz się dużo lżej. Bo teraz bardzo dużo czuję, że u ciebie jest musizmów i powinnizmów, czyli wydaje ci się, że musisz to, musisz tamto. Na przykład ktoś do ciebie pisze, choćby bzdety pisał, ale tobie się wydaje, że ty musisz odpisać, prawda? Bo jesteś osobą uczciwą, jesteś osobą, która odpisuje. Ale się teraz zastanów, czy ten ktoś tego nie wykorzystuje, prawda? Jeżeli ktoś mądrze pisze, no to cudownie, no to nic, tylko odpisywać. Ale jak ktoś plecie, no to po co tracić ten czas, energię na tą osobę? I tu czuję, że przychodzą takie myśli, taka świadomość, prawda? Jakby przebudzenie się z tej iluzji, że ja coś muszę. Jedyne, co ty musisz, to pracować nad sobą, rozwijać siebie i sprawić, żeby codziennie budzić się lepszą wersją samego siebie. To jest to, co my tu na ziemi musimy robić i wyciągać wnioski z naszych doświadczeń. Niech to nas uczy, niech to nas rozwija, żeby co? Żeby każdego dnia być lepszą wersją siebie. Pracować nad tym, żeby tak się stało. Przecież wiadomo, że samo się nic nie zrobi, prawda? Musimy my nad tym popracować. Ogród Gai, ale pięknie i ciekawe, bo tu znowu zobaczcie 18, 18, 18. Zobaczcie, spełnienie pragnień, dostatek, zebranie plonów. No dokładnie, zebranie plonów. I wiecie co, te zbieranie plonów to tak zawsze przypada koniec lata, początek jesieni, więc w Polsce no to jest tak powiedzmy połowa sierpnia, wrzesień, tak? No tam na październik czasem nachodzi, więc ja tu czuję, kochani, że właśnie w tym czasie będziemy zbierać plony naszych działań. Niech to będą piękne plony, niech to będzie szczęście dla nas, niech to będzie radość dla nas. Czyli jeżeli teraz sprawisz, że uprościsz sobie życie w jakiś sposób, pozbędziesz się z tego swojego życia tego, co ci tutaj ciąży jakkolwiek, będziesz zbierać piękne plony. Właśnie tak czuję, słuchajcie, od gdzieś połowa sierpnia do końca września i potem do połowy października, tak czuję. Wow, as pentakli, ale cudownie. To tu nam się komplikuje trochę sprawa, zaraz wam, kochani, wytłumaczę wszystko. Tak, o i tu mamy jeszcze tak i jeszcze jednak, ale szybciutko, no dobrze. Więc teraz tak mi się, moje kochane, bliźniaczkowe. Dlaczego powiedziałam, że nam się komplikuje trochę sytuacja? Bo niestety nic tu nie będzie oczywistym. To znaczy, dla jednych misiów pysiów przychodzi fantastyczna osoba, która chce budować z tobą coś, która jest konkretna, odpowiedzialna, która potrafi tworzyć, rozwijać, budować, kreować, która zaproponuje ci coś fantastycznego. Prawda? Ale to słuchajcie, musimy poczuć serduszkiem, poczuć sobą, czy to jest fantastyczne, czy to jest to szczęście, czy to jest spełnione marzenie dla ciebie, prawda? Jako człowieka, jako osoby. Czy to jest coś, co ciebie cieszy, że przyszło? Prawda? Tak.
Przemyśliwanie, tutaj w serduszku jakaś ciężkość, o czymś tu bardzo bliźniaczek myśli, jakiej rzeczy z przeszłości czuje, że jakiś bagaż trzeba zostawić ze sobą, żeby móc ruszyć do przodu w tą fantastyczną, jakby dalszą część twojej podróży tu na ziemi. Coś musisz zostawić, bo coś ci tu ciąży, takie ołowiane jest, jak ołowiana kula przy twojej nogi. Dla każdego to będzie coś innego. Albo ktoś inny, słuchajcie, no też tak tu czuję. I teraz tak. W umyśle, w sprawach zawodowych, finansowych, tutaj dużo się dzieje, słuchajcie, dużo możliwości, ale będą też trudne wybory. Długo się zastanów, zanim podejmiesz tą decyzję i zobacz, masz tutaj arcykapłana, i tam pod spodem cesarza, który, to co mówiłam wcześniej, decyzję podejmuj po dokładnym przemyśleniu, przeanalizowaniu i też popatrz, nie pozwól, żeby serce ci tutaj mieszało, bo serce potrafi być czasem emocjonalne, a tu co nam się w sercu pojawia? Król mieczy. Podejdź do tego analitycznie, logicznie, na chłodno, wyciągnij z tego prawdę taką, jaką widzisz, a nie taką, jaką chcesz widzieć. Nawet jeżeli to będzie dla ciebie trudnym do zaakceptowania, może nie wszystko będzie ci się tu podobać, prawda? Może chodzić o jakieś relacje, jakieś związki, jakichś ludzi, czy to pracę, czy miejsce zamieszkania. Ktoś tu będzie się chciał przeprowadzić, ktoś tu dostanie propozycję, przeprowadź się do mnie, albo zamieszkaj ze mną, zbudujmy coś razem, jako partnerzy, może firma będzie otwierana, może jakaś spółka, nowy projekt, jakikolwiek, czy to dom, czy to, no co by to nie było, nie będę wymieniać, bo tego jest mnóstwo. Każdy z was niech sobie pomyśli, co to za projekt masz w głowie, albo przyjdzie do ciebie ktoś i ci zaproponuje. Uważajmy teraz wszyscy tylko, kochani, czy to jest coś fantastycznego, sukces, spełnienie, tak jak pokazuje karta świat, cudowne, prawda, zakończenie wcześniejszego etapu, wejście w nowe, czy to jest toksyna? Coś, co wciąga, kontroluje, manipuluje i sprawia, że tracimy połączenie jakby z tym uziemieniem, z rzeczywistością, może odcina od znajomych, odcina od tego, co lubimy, tak kawałek po kawałku, prawda? Uwaga, uwaga, uwaga tutaj na jakieś takie toksyczne znajomości, relacje. Szczególnie tutaj czuję osoby trzecie, czyli jeżeli jesteś taką osobą trzecią i masz tego świadomość, uwaga, uwaga, jeszcze raz, uwaga w tym czasie, bo to się może zemścić. Wyjdzie na pewno na jaw, bo mamy 8 buław przy tym, czyli i zakończenie, więc wyjdą te sprawy na jaw dla wielu z was. A tu zobaczcie, nowa miłość, nowa osoba wpada do twojego życia i to wpada z przepięknymi emocjami, propozycjami, podpowiedziami, możliwościami, ofertami. Ale się będzie działo, kochani. Ktoś tu z was decyduje się na ciążę, na dziecko. Tak jest. Albo ktoś z was się dowie o ciąży swojej albo gdzieś jakiejś osoby bliskiej. No i zobaczcie, mówiłam od samego początku, to czułam bliźniacze płomienie. Tu, między ta karta diabła i dwa kielichy, to są dla mnie bliźniacze płomienie. Szczególnie tutaj mówię do osób, które się uczą tarota teraz, tak? I teraz się zastanów, czy to jest dla ciebie ktoś, kogo nazwiesz bratnią duszyczką, czujesz się w tej osobie spokojnie, możesz, jak bezpiecznie, tak, prawda, jak przy takim kimś, takim mocnym ramieniu, prawda, czy to będzie kobieta, mężczyzna, wszystko jedno, ale czy to jest dla ciebie taki odpoczynek, taki dom, taki port ostateczny, czy może jest tu szaleństwo, taka męczarnia, prawda, taka ciężkość i mnóstwo lata słów, z czego nic nie wynika, prawda? To tu każdy się musi z was zastanowić, bo no niestety dzieli nam się tutaj. Może też tak być, że przodem pójdzie toksyna, a za tym pójdzie właściwa osoba. Czasem tak jest, słuchajcie, że wszechświat nas testuje. Czego sobie życzysz, prawda, w tym życiu? Czy pozwolisz sobie na to, żeby traktowano cię tak i tak, czy jednak puścisz to bokiem, odpuścisz sobie to, tą osobę i poczekasz na tą właściwszą osobę? I tu może być tak, że możesz te dwie osoby nawet poznać w tym samym czasie, w tym zbliżonym jakby tygodniu czy dwóch tygodniach, tak czuję. Albo słuchaj, tutaj teraz pogonisz, a na jesień może być zupełnie inna energia, może ciebie poszukiwać. Ziemska energia czuję, bo mamy ten ogród Gai. Tak, byk panna koziorożec może dla kogoś?
Czyli możesz poznać po prostu wtedy jesienią jakąś wyjątkową dla siebie osobę. Zobaczmy prawdę ukrytą dla bliźniąt. Tak, pogubiłem się na chwilkę, pogubiłam się na chwilkę. No, gdzieś ta karta diabła mi tu cały czas, słuchajcie, w tym temacie. Nie potrafiłem albo nie potrafiłam bliżej ciebie do siebie dopuścić. Jestem wdzięczna albo wdzięczny za tą duchową lekcję, która między nami się zadziała. Wiem, że przekroczyłem albo przekroczyłam granicę z tobą, czyli tu coś za dużo się stało, za dużo się zdziało. No nie wiem, gdzie to położyć, chyba tutaj to dam, wiecie? Okej. Weźmy teraz, kochani, channelingowy cytat tutaj dla bliźniąt na ten czas, do tych kart. Jeszcze sobie tu powiemy, czuję tak zawodowo, finansowo, karierowo, bo tutaj jakiś sukces, jakaś rewelacja, słuchajcie. Może od razu powiem, bo tak to czuję. Jeżeli długo pracowałaś albo pracowałeś nad czymś i nie było efektów, to teraz czuję, że przychodzi dla ciebie zapłata, wynagrodzenie, żniwa. Aczkolwiek, tak jak mówię, może to być sierpień, wrzesień, październik, tak powiem, kochani, ale możesz zacząć widzieć już pierwsze efekty swojej pracy obecnie, kiedy ty go słuchasz. Dobra, zobaczmy tutaj. Za bardzo, za dużo, czasem mniej znaczy więcej. Odpuść. Dokładnie, co powiedziałam przedtem, kochani. Odpuść. Czekajcie, muszę... Powrunęło nam, co tu mamy? No i zobaczcie, dokładnie, to ja to odwrócę. Tak, bo tu jest ktoś nowy, już wkrótce pojawi się w twoim życiu. Bądź gotowa, bądź gotowy, zobaczcie. I za bardzo, za dużo, czasem mniej znaczy więcej. Ja tu czuję, że to się łączy gdzieś z tymi bliźniaczymi płomieniami, wiecie, dla wielu. Nie dla wszystkich, ale dla wielu. Gdzieś tu jest jakaś osoba, która... upuszcza ci krwi, że tak powiem, prawda? Miesza w życiu, kombinuje, tworzy, cygani, kłamie, odchodzi, wraca, takie po prostu jak taki, prawda, na wietrze, taka chorągiewka, to w prawo, to w lewo. A może tam gdzieś ma kogoś, potem nagle nie ma kogoś, to wraca do ciebie i oj, po co ci takie coś? No po co? No zastanów się, po co? To nie lepiej szczęśliwym być w życiu? No tak czuję, weź to pogoń, bo zasługujesz na coś lepszego, na kogoś lepszego. Na to, by traktować cię fajnie i no, no, naprawdę, no tak ty musisz tutaj podejść do siebie właśnie z szacunkiem, z miłością. Coś tu fantastycznego się kroi dla was, kochani. Kroi się. Te stokroteczki tu też zobaczcie, jak one tutaj szczęśliwie wyglądają. Ja tu czuję, że coś się fantastycznego i to jest wypracowane przez ciebie, to jest wymanifestowane, to nie jest coś, co spada z nieba nagle. To jest twoja praca, właśnie czy to afirmacje, manifestacje, może zmiana, duchowy rozwój tutaj prowadzisz. Może tobie się udało coś w sobie uzdrowić, uleczyć, naprawić, w znaczeniu, wiesz, tam poukładać pewne rzeczy, powybaczać sobie, innym, to ekwilibrum znaleźć wewnętrzne, prawda? Tak. Cudownie, ale fajnie. O, jak się cieszę dla was, kochani. Niechże wam się to wszystkim, niech każdemu bliźniaczkowi się to pięknie tutaj realizuje. Jak mówię, niech tak jest. Który bliźniaczek słucha, to niech samo szczęście do ciebie spływa, sama radość i po prostu wszystko, co najpiękniejsze. Niech tak jest. Tego życzę każdemu z was, kto by tego bliźniaczka miał gdziekolwiek w tym kosmogramie. Czy w słoneczku, czy w księżycu, czy w innej planecie. Tego ci życzę z całego serduszka. I teraz zobaczmy, kochani. Możesz dopytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Tu masz takie tak nie może, prawda? Kto jeszcze nie wie? Idzie głosem intuicji oczywiście. Idźmy po kolei. Jeden. O, niewłaściwy moment, zaczekaj. Dwa. Zdecydowane tak. I numerek trzy. Najpierw odpuść przeszłość, zobaczcie, zobaczcie trójeczki i wybraliście trzy, a to jest serduszko, to jest miłość uniwersalna, z miłości do siebie, z miłości własnej, która jest bazą i podstawą do każdej innej miłości i bez odczuwania miłości do siebie nie da się kochać drugiej osoby. Tą miłością piękną, taka prawda, słuchajcie, posłuchajcie o miłości własnej, na kanale jest taki materiał na pogotowie energetycznym, playlista tak się nazywa, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy.
aby mogło do ciebie cudo przyjść i fantastyczna miłość, relacja, związek, sukces, dobrobyt. Odpuść przeszłość, bo pamiętacie, jak mówiłam wam o kuli u nogi? Jakaś kula u nogi ołowiana? Odpuść to i wtedy wszystko przepięknie po prostu tak wybuchnie i będzie kwitło w twoim życiu. Ale odpuść tą ołowianą kulę i dla każdego z was będzie to co innego, kochani. Trzeba to dostrzec, zauważyć i się tym zająć uczciwie. I tego nam życzę wszystkim, żeby nam się to udało. Oczywiście zapraszam was, kochani, na Tarot i Orakle, nowy kanał, a tam w sobotę, każdą sobotę, premierowy odcinek o 19:00, nauki Tarota, szkoły Tarota. Robię to inaczej niż wszyscy, dokładnie, precyzyjnie, słucham waszych pytań i na nie odpowiadam. Kto ma ochotę, zapraszam serdecznie dołączyć. Pamiętaj, że tamten kanał też bierze udział w Loterii Lilii. Jeżeli masz ochotę wygrać 30-minutowe czytanko ze mną, subskrybuj kanał, bądź osobą super aktywną w komentarzach, a nagroda jest twoja. I to samo na wspieraniu. Jeżeli wspierasz kanał Mistyczny Ogród na poziomie bursztynowym, szmaragdowym czy szafirowym i jednocześnie jesteś osobą subskrybującą i super aktywną w komentarzach, tak samo, kochani, macie szansę wygrać co miesiąc nagrody 30 minut spotkania ze mną. Już sporo osób wygrało, tak, te sesje są cały czas, słuchajcie, umawiane i je przeprowadzamy i wszyscy są bardzo zadowoleni z tych sesji, także zapraszam serdecznie, kochani, do udziału. Utulam was mocno, do usłyszenia.